Witamy Was w poniedziałek, zaczyna się tydzień. Wiemy, że wszyscy, którzy uczestniczą dzisiaj w tym spotkaniu, już są zrelaksowani, już oddychaliście. A my dzisiaj trochę wprowadzimy trochę energii. Być może, mamy taką nadzieję. Ja nazywam się Magda Foltyniak. Ja jestem Filip Parkowski. I rzeczywiście jesteśmy dzisiaj w warsztacie miejskim. Czy my tu pracujemy? My tu oddychamy właśnie. Oddychamy, tak. To jest nasze miejsce relaksu, można powiedzieć. Tak, to jest taka odskocznia, która jednoczy ludzi o podobnych pasjach, choć każdy z nas jest inny. Warsztat to przede wszystkim ludzie. Tych ludzi jest coraz więcej, zresztą za chwilę Wam o tym opowiemy. Opowiemy Wam o Idei Make, o tym, czym jest warsztat, warsztat dla ludzi i czym jest warsztat dla nas. Dobrze, to ja wrzucam teraz prezentację. Będzie nam łatwiej mówić, bo jak coś nie jest na żywo, to można się skupić na rozmowie. Warsztat miejski działa tutaj oficjalnie. W tym miejscu. W tym miejscu tutaj, w którym jesteśmy, to działa od 2020 roku, ale mamy ostatnio problem, żeby policzyć, od kiedy warsztat w ogóle istnieje. Chyba 2016. Tak. W 2016 roku spotkaliśmy się w grupie osób, zresztą ty, Agato, znasz tę historię, w zupełnie innym celu, takie przynajmniej ja mam na dzisiaj wrażenie, a jakoś tak potoczyły się rozmowy, że powstał warsztat miejski, powstała taka idea, jako taka przestrzeń, w której każdy człowiek, każda osoba jest w stanie zrealizować to, czego nie może zrobić w domu, bo nie ma na to miejsca, bo nie ma narzędzi, bo jakoś tak zawsze jest coś ważniejszego. I powstał warsztat. Warsztat funkcjonuje jako organizacja pozarządowa, jesteśmy stowarzyszeniem i oficjalnie zgodnie ze wszystkimi dokumentami, warsztat miejski jako stowarzyszenie funkcjonuje od 2018 roku. A tutaj na Pszczyńskiej 1 w Gliwicach faktycznie od 2020, dlatego że byliśmy takim warsztatem, taką grupą, nomadą. Szukaliśmy bardzo długo swojego miejsca, aż w końcu dotarliśmy na Pszczyńską. Musieliśmy chwilę poczekać. I jesteśmy cały czas adaptując się do tej przestrzeni, cały czas jakoś budując nie tylko fizyczną przestrzeń, remontując te pomieszczenia, ale też budując trochę na nowo społeczność, bo społeczność to jest chyba coś, o co staramy się najbardziej dbać, tak mi się wydaje. Tak, ludzie są najważniejsi tak naprawdę w tej inicjatywie, bo bez ludzi nie byłoby tego miejsca tak naprawdę, bo można mieć narzędzia, można mieć inicjatywy, ale cóż, jak nikt nie przychodzi, nikt z nami nie podziała, nikt nie potworzy, nie poddycha tym samym powietrzem zapylonym albo i nie w tej przestrzeni. Tak, warsztat to przestrzeń, to jest taka przestrzeń, w której każdy znajduje miejsce dla siebie. Mamy oczywiście wiele różnych planów co do tej przestrzeni, ale tak jak powiedziałam, adaptujemy się, bo każdy z nas jest inny. Część osób jest zainteresowana tym, co dotyczy stolarstwa. Część osób to osoby, które bardziej się interesują elektroniką. Część osób to osoby, które mają takie artystyczne zainteresowania. I każdy po swojemu jakoś znajduje tutaj swoje miejsce. Ale tak, warsztat to przede wszystkim ludzie. Ja jeszcze może opowiem o tym miejscu, w którym się znajdujemy. To jest lokal po starej piekarni. Dość długo na niego czekaliśmy cały czas. On się mieści generalnie w środku kamienicy, na tak zwanej suterenie. Troszkę się schodzi po schodkach w dół. I mieliśmy tutaj faktycznie piec piekarniczy, który zajmował, no, można powiedzieć, jedną trzecią tego dużego pomieszczenia, które Państwo teraz tutaj widzicie. Czyli to, co jest jakby z tyłu za kamerą, to był właściwie się piec zaczynał. I no,
ten remont, który się tam, który cały czas robimy, to jest też taka możliwość do poznania nas, do jakiejś tam dania cegiełki, włożenia rąk, troszkę pracowania w warsztacie, stworzenia czegoś razem z nami. I ostatnio doszliśmy do wniosku, że właściwie tworzenie warsztatu jako takiego fizycznego miejsca to jest też duża, dobra okazja, żeby siebie poznać nawzajem, żeby podziałać, dotrzeć się gdzieś tam, jakieś swoje preferencje zobaczyć, żeby przede wszystkim nam tutaj się dobrze w tej przestrzeni bytowało, bo stworzyć z projektu pewne rzeczy można jak najbardziej, zresztą tutaj wam teraz pokazałem, jak to chcemy, żeby wyglądało. No a realia są troszkę inne i to się zawsze tak organicznie dzieje, że ludzie po prostu przychodzą i tak naprawdę są bardziej nastawieni na coś innego niż my sobie założyliśmy, dlatego słuchamy wszystkich i jakby próbujemy to wszystko tak ze sobą zespolić. Tak, my się rzeczywiście poznajemy nawzajem, bo funkcjonujemy jako grupa, oczywiście w różnym składzie, bo nie zawsze ta grupa jest taka sama, ale przychodzą nowi ludzie, część się na chwilę wyłącza, ale poznajemy też siebie samych, tak mi się wydaje, że to, co robimy po pracy, bo to jest nasza pasja i to są nasze zainteresowania, to taka przestrzeń, żeby trochę poznać samego siebie, żeby właśnie dać sobie oddech, choć to też jest ciężka praca. Ale próbujemy jakoś zachować ten zdrowy balans w procesie tworzenia warsztatu. Te spotkania z ludźmi dają chyba najwięcej. Obserwujemy to w ostatnim czasie. To są akurat zdjęcia z takiego wydarzenia, które odbywało się już dosyć dawno temu. Ale to nam dało takie przekonanie, jakoś wzmocniło nas w tym, że właśnie bez ludzi nie ma warsztatu. Tak, zaczynaliśmy te nasze warsztaty, zresztą tutaj chyba nawet siebie rozpoznaję na tych archiwalnych zdjęciach, na Balcerku, to jest taka przestrzeń. Po starej fabryce Okien. Tak, po starej fabryce Okien, ja tutaj jestem właściwie, można powiedzieć, przyjezdny, bo z Bytomia, a większość tutaj ludzi chyba jest... Tak, większość osób w Gliwicy. Tak, więc zaczynaliśmy jako taka grupa robiąca gdzieś w przestrzeni miejskiej wydarzenia. Robimy właściwie też festiwal making. Tu akurat jest właśnie arkusz z zdjęciami z tego festiwalu, czyli staramy się zarazić naszą pasją i naszymi poczynaniami tutaj mieszkańców, zaprezentować im to miejsce, że mogą sobie przyjść i coś zrobić. I może bym się teraz skupił, Magdo, na tym, co my sobie tutaj możemy tak właściwie fizycznie, do czego my tutaj jesteśmy potrzebni, bo ludzie się nas zastanawiają, ale no dobra, po co my tutaj jesteśmy i tak naprawdę co można sobie u was zrobić? No właśnie, to co można sobie u nas zrobić? Myślę, że jest niewiele takich rzeczy, których się nie da zrobić w warsztacie. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak bardzo precyzyjny, profesjonalny czy jak różnorodny sprzęt jest do tego potrzebny, ale część tych rzeczy, które są w warsztacie razem z nami, to są rzeczy, które przynosimy ze sobą i one tutaj po prostu zostają. Myślę, że dla wielu z nas warsztat jest w ogóle drugim domem. Tak, chyba bym zaryzykowała taką tezę, na pewno dla mnie. Myślę, że też dla wielu innych osób. Co tu można zrobić? No na pewno można tutaj realizować projekty stolarskie. W ostatnim czasie tutaj bardzo wiele osób przetwarza stare meble, robi renowacje. Dołączył do nas Jarek, który jest z zawodu renowatorem mebli i na przykład ostatnie tygodnie to była po prostu ostra renowacja różnego rodzaju mebelków, stoliczków, taboretów i co tam sobie ludzie zamarzyli. Tak, to jakaś jedna część tylko, bo można tutaj zrealizować projekty, które bazują na elektronice, bo i takie się tutaj dzieją. Za nami zresztą, za nami w kadrze jest fryzarka,
która już za chwilę będzie działać i za chwilę będzie można z niej korzystać. To z kolei to projekt Olka. Frezerka Aleksander, jeden z naszych członków, buduje nam taką właśnie frezarkę na bazie projektu z internetu, druk 3D, tutaj elementy są wydrukowane w drukarce, reszta jest kupiona gdzieś tam w markecie budowlanym, zamówione na, w internecie części, sterownik i po prostu działa po kolei. Ale też realizujemy tutaj na taką małą mikroskalę swoją własną projekty artystyczne. Jest z nami od jakiegoś czasu Basia, która ma swoje koło garncarskie i coraz więcej osób interesuje się tym procesem. Kiedy ktoś wchodzi do warsztatu, to pierwsze, kogo widzi, to właśnie Basię, która w czwartki, takie otwarte czwartki, która klei. Tak, Basia tutaj nam robi taki trochę relaksacyjny widok, bo wszyscy sobie wezmą po krzesełku, siedzą i patrzą, jak Basia kręci te kubki. Tak, toczy garnki. Toczy garnki, kubki i właściwie uczy się. My się uczymy trochę razem z nią, ale no, taka jest inicjatywa warsztatu, że przychodzimy tutaj i się uczymy samemu, też dajemy wiedzę innym. Tak, to jest w ogóle dla mnie to jest takie trochę odkrycie sprzed, nie wiem, pół roku, że rzeczywiście warsztat nie jest takim miejscem, gdzie my jakoś bardzo profesjonalnie chcemy kogoś czegoś nauczyć, tylko że robimy coś wspólnie, ucząc się nawzajem. I trochę się zarażając jakimiś nowymi technikami, trochę poznając te techniki, bo to jest taka bezpieczna przestrzeń, w której można to po prostu zrobić. Oczywiście, gdyby chcieć poznać całe spektrum tych wszystkich technik, czy artystycznych, czy innych technicznych, to nie starczyłoby życia. Ale tak faktycznie jest, że każdy czymś się dzieli, jakimś swoim doświadczeniem, albo właśnie takim nowo poznawaną częścią. I to jest chyba największa też wartość tych spotkań, choć nie zawsze jest tak, że przychodząc do warsztatu realizujemy jakieś konkretne projekty, bo czasami to jest po prostu czasami rozmowa. Trzeba po prostu posprzątać. A, też trzeba posprzątać. Posprzątać, umyć okna, pozamiatać, więc jakieś nowe wyposażenie, ja generalnie wpadam po prostu i mam zawsze robotę w tyle, ale to już się przyzwyczaiłem, że gdzieś tam te instalacje sprężonego powietrza, monitoringu elektrycznego, gdzieś tam zawsze jest ten, no to jest taka trochę, robimy to po godzinach, więc to tak trochę kuleje. Ale też rozmawiamy, bo mam wrażenie, że od jakiegoś czasu, szczególnie od tego momentu, kiedy po takim najbardziej brudnym remoncie, po takiej części, kiedy rzeczywiście, jak przyszliśmy tutaj na Pszczyńską 1, tutaj nie dało się zbyt wiele zrobić, bo nie mieliśmy i prądu, i wody. Nie było prądu. Woda w sumie była najszybciej. Po przebiciu tych zatkanych rur wodę udało nam się uruchomić, potem mieliśmy generator i z generatora robiliśmy tutaj remont, potem po 3 miesiącach w końcu podłączyliśmy energię elektryczną, no i potem kilka miesięcy i podłączyli nam ogrzewanie, teraz w końcu wymieniliśmy okna, dziękujemy naszym darczyńcom przy okazji, którzy wpłacili nam na zrzutkę na te okna, więc robimy to wspólnymi siłami. I od wakacji ubiegłych mam taką obserwację, że jest z nami właśnie coraz więcej osób, które zupełnie wcześniej nie funkcjonowały w warsztacie. A w tym roku taka moja obserwacja własna to, że rzeczywiście czasami ludzie przychodzą do warsztatu tylko po to, żeby porozmawiać, znaczy nie tylko, ale głównie po to, żeby porozmawiać, bo tak po prostu czują i tak potrzebują. Czy to jest taka przestrzeń dla takich zbłąkanych dusz czasami, albo dla nas po prostu zbłąkanych aktualnie. Znaczy się, przychodzą porozmawiać, przychodzą także po jakąś radę techniczną, rozeznać temat. Przyszedł pan, który po prostu chciał zobaczyć, jak tutaj jest i mówi, a dobrze, to ja mam taką wiertarkę stołową, ona mi już jest niepotrzebna, to ja bym ją przyniosę i przyniósł następnym razem wiertarkę. Przychodzą sąsiedzi, żeby sobie coś naprawić, żeby sobie, nie wiem, wyfrezować pod odpływ, pod umywalkę, ostatnio mówił pan, żeby zrobić prezent dla swojego taty w postaci toporka, też panowie przychodzą, żeby zrobić
ten model pociągu do sesji fotograficznych. Więc jakby tutaj temat jest, jakby nie staramy się narzucać tematów na otwartych dniach, bo każdy przychodzi z tym, czym, jaką ma potrzebę. Mamy oczywiście jakieś tam warsztaty w zanadrzu i realizujemy także warsztaty dla grup, no, dla instytucji zewnątrz. Swoje własne tutaj w warsztacie. Staramy się także zapraszać ciekawych prelegentów do nas. Ostatnio właściwie dwa dni temu, w sobotę, był Jan Mazur tutaj z kuźnią i właściwie z kuźnią, z reposowaniem. I robili w miedzianych płytkach rzeźby, płaskorzeźby. Więc nie ograniczamy się tutaj do jakiejś tam jednej. Ktoś się nas pyta, a jakie macie warsztaty? Ja mówię, ojej, to jest ciężko tak powiedzieć w dwóch zdaniach, bo właściwie jakie chcecie, takie mamy troszkę. Jesteśmy takim hubem, staramy się, jak ktoś ma jakąś potrzebę warsztatu i chce to u nas zrealizować, dobrze, mamy tyle znajomości, tyle kontaktów, tyle wiedzy, że jesteśmy w stanie właściwie chyba w każde warsztaty, po prostu no, najwyżej. Póki co nas jeszcze nic nie zaskoczyło. Tak, robimy po prostu w tej przestrzeni, zapraszamy gości, którzy są mądrzejsi od nas i potrafią takie warsztaty zrealizować. Ale też podejmujemy się wyzwań, bo ostatnio realizujemy taki projekt dla jednego z teatrów lalkarskich i robimy dla nich kukły do przedstawienia, co jest dla nas nową zupełnie taką przestrzenią, nowym wyzwaniem, choć nie nowym, bo trzeba to po prostu skonstruować, wymyślić i przetestować. Więc myślę, że te części, które w nas samych są, taka potrzeba wyzwań, potrzeba dłubania, klejenia, wprawiania rzeczy w ruch, sprawiania, że one zaczną działać, bo to też trochę warsztat, w którym się naprawia. To nas wiedzie w tym, żeby tutaj przychodzić. Ja na przykład uwielbiam wprowadzać rzeczy w ruch, kręcąc, klejąc i kręcąc karuzelki. Myślę, że to jest w ogóle największa radość, jeśli coś, co tworzysz, zaczyna działać. Właśnie na przykład tak jak karuzela. Świeci i kręci się, choć absolutnie nie odpadnie. Nie miałam pojęcia, czy zadziała, ale uczę się przy tym też cierpliwości. Ja mam w ogóle takie swoje doświadczenie, że jak zaczynam coś sobie rzeczywiście dłubać, coś kleić, coś montować, to świat trochę nie istnieje. Tak, to jest ten oddech właśnie. Czyli oddychamy świeżym, warsztatowym powietrzem. Akurat nie mam tutaj na myśli powietrza, tylko tym warsztatem, tymi emocjami. Duchem warsztatu. Tak, można duchem oddychać, chyba tak. Nie wiem. I działamy, i tutaj się relaksujemy, tworzymy. Tak, ten proces dla każdego jest inny oczywiście, bo każdy ma inną dynamikę. Nie zawsze jest tak spokojnie, właściwie najczęściej jest jednak niespokojnie. Ale, co nas bardzo cieszy. Tak, ale to, że robimy to po pracy, to, że robimy to z pasji po prostu, jest chyba największą dla nas samych wartością. I widzimy, że to działa. Bo myślę, że po tych 5 latach możemy powiedzieć, ja tak. Nie wiem, ja jestem dumna. No ja widząc to, co zrobiliśmy i gdzie jesteśmy i to, że tak naprawdę dużo jeszcze zrobimy i potrafimy, to tak, to myślę, że to jest duża duma i napawa nas takim optymizmem do dalszego działania. Pokażę Wam jeszcze to, co ostatnio w warsztacie powstało. To jest, nie wiem, czy będzie to widać, tak? Odwrócę, tylko zaświecę. To jest mozaikowa lampa Eweliny, która do nas kiedyś przyszła. Mam za krótki kabel, przepraszam. Która do nas kiedyś przyszła, została z nami i z dużą cierpliwością zrealizowała taki projekt swojej lampy mozaikowej. Ja podziwiam Ewelinę za to, że ona potrafi w tym rozgardiaszu tutaj skupić się faktycznie na tym, ale to chyba pokazuje, że majsterkowanie czy jakaś działalność twórcza
Pozwala jednak wyłączyć głowę. Co ważne, w warsztacie można brudzić i to jest chyba też istotne przy takim dawaniu sobie oddechu. Oczywiście potem trzeba posprzątać, ale ja w warsztacie mam poczucie, że mogę wszystko, że mam na to przestrzeń, że mogę sobie pozwolić. To chyba tak mniej więcej u mnie działa. Tak, no właściwie jeśli chodzi o kwestię pozwalania sobie, no to jesteśmy w takim miejscu, że dużo ludzi po prostu mieszka gdzieś w kamienicach, w blokach i ciężko jest sobie pozwolić na pewne rzeczy. Z racji tego, że mieszka się no, tam z reguły na małej ilości metrów kwadratowych, posiada się jakieś drogie rzeczy, dzieci, zwierzęta. I można faktycznie sobie nabrudzić niepotrzebnie, a tak przychodzić się tutaj i no i tutaj można nabrudzić, nie we wszystkich strefach będziemy chcieli, żeby było brudno, ale ta, w której się aktualnie znajdujemy, to jak najbardziej jest strefą półbrudną, tam gdzie był piec, czyli za tą kamerą z tyłu będzie strefa takiego właśnie hałasu i brudu totalnego. I jeszcze będą strefy, tak jak tutaj było na prezentacji. Przepraszam. Próbuję wrócić. Nie, do... dobrze. Okay. To będą też strefy z drukiem 3D, strefy czyste totalnie, gdzie nie będziemy tam pielić i z takiego głośnego robić. Tak, natomiast jeśli chcielibyście kiedyś wpaść do warsztatu, adres Pszczyńska 1 w Gliwicach. My jesteśmy póki co pierwszym takim makerspacem, czy taką przestrzenią majsterkową, która rzeczywiście od dawna działa na Śląsku, bo takich miejsc jest więcej oczywiście w Polsce, jest coraz więcej takich miejsc w bardzo różnej formule działających. Natomiast jeśli chcielibyście kiedyś wpaść do warsztatu, to mamy tutaj całe spektrum narzędzi, mamy siebie dla Was. Oprócz młotków, elektronarzędzi, maszyn, bo jest ich też coraz więcej, takich maszyn, których można użyć do cięcia, szlifowania. Oprócz całej części, którą można wykorzystać do projektów elektronicznych, mamy też trochę narzędzi do projektów artystycznych. Ale myślę, że nawet jeśli jest jakieś wyzwanie projektowe, to jesteśmy w stanie wejść. Jeżeli czegoś brakuje, to po prostu przeznaczamy nasz budżet na to, żeby nie brakowało. Nie jesteśmy skąpi, staramy się przynajmniej być. Staramy z racji tego, że mamy budżet ograniczony przez właściwie darczyńców i członków i nas samych, czyli zasilanych przez nasze statutowe projekty. Więc jak już mamy tą kasę, to staramy się doposażać, a uwierzcie mi, jest tyle tematów, których jeszcze nie znamy, które mnie już zaskoczyły. Ludzie przychodzą i ostatnio Jarek mówi, ja bym potrzebował cyklinę. Ja mówię, no mamy tu jakąś, ale mówię, nie taką, taką, to jest taki kawałek blachy. Słuchajcie, to było dla mnie w ogóle oświecenie, bo robiłem kiedyś schody, męczyłem się, a on przyszedł, powiedział, no to jest taki super rzecz, polecam cyklinę w postaci kawałka blachy do renowacji mebli. Dobrze, Agato, ja bym chciał się dowiedzieć, ile mamy jeszcze czasu, bo mamy tutaj dla Was taki przygotowany mikro warsztat. Tak, jeszcze ile jeszcze możemy poświęcić? Na pewno mamy czas do 10, prawda Paweł? Tak, a później, jeżeli zostaną osoby chętne na pytania, to jeżeli będziecie chcieli, to po 10. No ja w takim razie przełączam na ręce od Magdy. Mamy dla Was taki mikro warsztacik, który możecie zrealizować nawet w pracy, tak mnie się wydaje przynajmniej. Ale sądząc po mojej pracy, a wykonuję pracę biurową, byłabym w stanie to zrobić. Ponieważ dziś wiele o oddychaniu, to chcieliśmy Wam zaproponować wykonanie wiatraczka, który można tym uspokojonym lub nieuspokojonym oddechem napędzać. Spróbuję. Działa. Okej, do wykonania takiego wiatraka będziecie potrzebowały kwadratowej kartki, kwadratowego kawałka papieru, dowolnej wielkości. To może być mniejszy lub większy kwadrat, byleby to był kwadrat.
Ja sobie wezmę jakiś może inny kolor, bo ten ma takie niebiesko-różowe elementy, może zielony. Zawsze dobry kolor. Idzie wiosna. Ja już mam przycięty ten kwadrat, więc nie muszę tutaj nic za dużo kombinować. Oprócz tego papieru będą nam potrzebne również nożyczki. Co jeszcze będzie nam potrzebne? Będzie nam potrzebna pineska. Najlepiej taka pineska techniczna. Mam kamerę chyba bez zooma, widać. Pineska techniczna, byle była zakończona jakąś tak zwaną baryłką lub kulką. Co jeszcze? Linijka ewentualnie dla tych, którzy bardzo potrzebują, lubią być precyzyjni. Ja tak nie mam, ale wiem, że ludzie mają bardzo różnie, więc linijka też może się przydać. No i w zasadzie tyle. A, i jeszcze jakieś narzędzie, które pozwoli nam zrobić większą dziurę niż zrobi nam ją pineska, choć pineską też damy radę. Ja mam ze sobą taki puncher, taki dziurkacz, który jest narzędziem do pracy z papierem. Bardzo polecam takie narzędzie. Ja w ogóle mam słabość do narzędzi do papieru, ponieważ ja uwielbiam papier. On ma bardzo różnej wielkości końcówki i potrafi zrobić dziury. Używam go do robienia dziur, kiedy szyję notesy, bo mam taką swoją jakąś małą w głowie działalność, że uwielbiam też szyć notesy, więc taki maleńki dziurkacz, ewentualnie duży dziurkacz, zwykły biurowy dziurkacz, jeśli macie ze sobą, a kartka będzie duża, to wtedy też sobie poradzicie. Dobra, musimy znaleźć w tym kwadracie środek, więc można to zrobić linijką, każdy ma swój sposób. Ja zrobię to bez linijki, zagnę, ale tylko tak delikatnie zagnę ten kwadrat w połowie i tylko tak zaznaczę sobie na środku mniej więcej i w drugą stronę tak samo i będę widziała, gdzie ten środek jest. Mam środek. Tutaj oczywiście można się sobie pomóc linijką, czyli wyrysować sobie przekątną kwadratu w jedną stronę, w drugą stronę i wtedy będziecie ten środek mieli. Co dalej? Dalej musimy naciąć ten kwadrat właśnie po przekątnych, więc może faktycznie ma sens wyrysowanie tych przekątnych. Ja będę to robić na oko, dlatego że ja tak wolę po prostu. Więc tniemy. Tniemy, ale nie do samego końca. Czyli tniemy po przekątnej i zostawiamy tutaj na środku jakiś taki 3-centymetrowy kawałek. Za chwilę będziemy ciąć z drugiej strony. Zostawiamy tutaj taki kawałek niedocięty. Jestem tu. I tak samo robimy z każdego rogu do środka. Mniej więcej tej samej wielkości, długości to cięcie. Można to też zrobić nożykiem do papieru, właśnie od linijki, jeśli macie w domu lub używacie w pracy, to również będzie dobre narzędzie. No i teraz, jak mamy już przygotowane te nacięcia, zobaczcie, mam tutaj taką przestrzeń, która nie jest pocięta, a z każdego rogu zrobiłam nacięcia w stronę środka, z każdego rogu kwadratu. I teraz tak, teraz zaginamy rogi do środka, jeden, tak żeby sobie tutaj, one nie muszą być precyzyjnie na środku, chodzi o to, żeby one znalazły się jakimś kawałkiem powierzchni na środku. Kolejny róg, jeden na drugi, następny. Ja myślę, że pewnie część z was w ogóle doskonale wie, jak się robi wiatraczki, bo pewnie część z was pamięta to jeszcze z dzieciństwa. I teraz
najtrudniejszy moment. Można sobie pomóc klejem, bo można by było smarować każdą warstwę i skleić te wszystkie elementy. No a ja zrobię to bez kleju. Użyję mojego dziurkacza. Mogłabym też użyć pineski, zrobić sobie tutaj na środku dziurę i troszkę ją powiększyć tą pineską, czyli tak się rozepchnąć tą w tej dziurze. Ale mam to moje narzędzie, więc użyję jego. Robię dziurę i teraz w samym środku tego wiatraka już mam miejsce na to, żeby przewlec pineskę. Więc przewlekam i delikatnie, znaczy sprawnie składam mój wiatraczek. Zobaczcie, on już jest w zasadzie, tu jestem w kadrze, on już jest w zasadzie gotowy. No i teraz, i nie powiedziałam wam, czego jeszcze potrzebujemy. Potrzebujemy najzwyklejszego w świecie ołówka biurowego, ewentualnie słomki takiej bardzo już nie eko, u nas zalegają, więc wykorzystujemy je do różnych takich krafterskich warsztatów. Rurki do picia, słomki do picia, ale ona może być też papierowa, czy może być taka bardzo eko. Ewentualnie jakiegoś takiego patyczka, to jest chyba jakiś patyczek do balonów, tak mi się wydaje. Ale może to być, tak jak powiedziałam, zwykły, najzwyklejszy w świecie ołówek. I przytwierdzamy. Patrzę, gdzie jestem tutaj w tym kadrze, tu jestem, czyli muszę się odwrócić bok. I przypinamy tą pineską cały korpus wiatraczka do tego naszego patyka, ołówka, słomki, co tam nam się akurat weźmie, co mamy w domu, w pracy do dyspozycji. Ja sobie położę, żeby było mi łatwiej. Biję się tutaj. No i w zasadzie wiatraczek jest gotowy. Ważne, żeby mu tutaj, znowu się tu szukam w tym, jednak coś zrobiłam nie tak, bo mi tu jeden róg umknął. Czekajcie, wrócę sobie. Wysmyknął mi się jeden róg. No to nic nie szukać. Wiecie, majsterkowanie to też taki trochę proces prób i testów. I to jest chyba ważne, bo o tym nie powiedzieliśmy, że ważne, żeby nie frustrowały nas te próby i testy, żeby mieć takie poczucie, że jak to mówi Monika, nasza warsztatowa, że już gorzej nie będzie. Jeśli coś naprawiamy i coś nie działa, no to po prostu gorzej nie będzie, więc nie ma się co martwić, najwyżej po prostu nie zadziała dalej. A jeśli coś tworzymy, to zawsze trzeba pamiętać o tym, żeby sobie dać taką łaskawość dla samego siebie, że coś po prostu może być... No tak, to tak, dokładnie, wyrozumiałość. Myślę, że to też uczy nas troski do samego siebie i nie wiem, nawet bym zaryzykowała, że czułości, bo dajemy sobie dużo takiej przestrzeni na próby, skoro to jest nasza pasja, a nie jakaś wielka praca, to myślę, że ta przestrzeń jest potrzebna. Okej, no i wiatrak jest gotowy i działa, przynajmniej tak wygląda, jakby działał. Można go użyć też do czegokolwiek innego, na przykład ozdobić nim kwiaty w domu albo postawić sobie na balkonie, choć on jest papierowy, więc nie przetrwa deszczu. Zabawkę dla kotów? O tak, no myślę, że to zabawką dla kotów taki wiatrak byłby bardzo dobrą, choć krótki żywot miałaby ta zabawka. To trzeba od razu zrobić więcej, ryzyk widzi. No ale jak widać, jest to super prosty, mały projekcik, więc można tego dużo naprodukować. I pewnie za każdym kolejnym egzemplarzem jakoś wymyślać jakieś usprawnienia, bo nie wierzę, że to jest taki koniec projektu. Można by było to pewnie jeszcze wiele, wiele dowymyślać. Dobrze, to by był koniec mikrowarsztatu. Teraz zapraszamy w takim razie do zadawania pytań. Jesteśmy tutaj dla was. I oczywiście ktoś chce o coś zapytać. Bardzo dziękujemy za prezentację i za wiatraczek.
No ja na pewno dzisiaj sobie zrobię. Śmiało. Tak się cieszyłam oglądając was po prostu, jak rzadko, że tak, ja takie wspomnienia z dzieciństwa trochę, tak jak mówiłaś, nie? Związane zarówno z samym procesem tworzenia takiego zabawkowego elementu, jak również z tym, że takie narządko kiedyś sama tworzyłam. Czy są jakieś pytania? Słuchajcie. Ja mam takie pytanie. Jak rozmawiacie z ludźmi, którzy czują, że chcą, ale nie wiedzą, jak zacząć, są nieprzekonani i tak by coś porobili, ale nigdy nie robili i nie potrafią nawet gwoździa wbić? No, mamy tak ostatnio dużo takich wizyt. Ktoś wpada i mówi, tak przyszedłem zobaczyć. Się tak rozglądnąć, zobaczyć, a co tu można zrobić. I zwykle jest tak, że my proponujemy herbatę po prostu na początek. Mamy taką przestrzeń, za nami jest taki pokój socjalny, nazywamy go składem mąki, bo tam kiedyś był skład mąki, bo jesteśmy w starej piekarni, jak już mówiliśmy. I jakoś to się tak dzieje samo, że zaczynamy rozmawiać, zaczynamy pić herbatę. Zawsze jest ktoś, kto jakoś pasuje do tej osoby. Zaczynają rozmawiać o czymś zupełnie niezwiązanym z warsztatem. I różnie, czasami po kilku takich wizytach ktoś mówi, w sumie zawsze chciałam spróbować czegoś, albo a mam takie coś, to może sobie przyniosę. Troszkę staramy się wybadać tego człowieka, co on by chciał tutaj zrobić. On jeszcze sam nie wie, ale my tak jak rozmawiamy na spokojnie, to mniej więcej mamy trochę doświadczenia. Albo się nie zabieraj, ale ja zawsze twierdzę, że to jest tylko jak ktoś ma chęć, to da radę ze wszystkim tak naprawdę. Bo my też cały czas się uczymy. Tak, jest też tak, że my z taką intencją rozmowy organizujemy takie warsztatówki, czyli spotkania raz w miesiącu, podczas których ludzie się poznają i oni sami jakoś wchodzą w takie interakcje. Taka luźna rozmowa, bez żadnych tam zobowiązań przy kawie, ciastku i po prostu sobie rozmawiamy, wyciągamy stare gazety, zrób to sam i rozmawiamy i ludzie poznają innych ludzi, poznają techniki, możliwości, bo tak naprawdę dużo osób chciałoby coś zrobić, ale nie zna możliwości, nie wie, co mógłby zrobić, a jakby wsiąkając w ideę makerspace'ów, warsztatów, jak to tam nazwiemy, to jest obojętnie, zaczynamy dostrzegać powiązania pomiędzy sprzętami, pomiędzy technikami. Pomiędzy materiałami. Pomiędzy materiałami, tak, bo materiałoznawstwo tutaj jest bardzo ważnym aspektem, żeby wiedzieć, co do czego zastosować. To już takie techniczne rzeczy, ale te techniczne rzeczy tak naprawdę potem tworzą nam to, czym ten człowiek, który nie wie, mógłby się zająć i... Tak, czasami jest też tak, że coś, co chcielibyśmy zrobić, wydaje nam się być takim wielkim wyzwaniem, bo często tak jest, no, ja też tak mam, a potem okazuje się, że wcale nie, tylko trzeba było poznać właśnie materiał. Tak. Ja bardzo też szanuję właśnie Filipową znajomość i dużą wiedzę materiałoznawczą, dlatego że to też jest jakaś nauka cierpliwości i takie poznawanie materii. Papier, on też jest różny, materiał, tkanina też jest różna, każda jest w innym splocie, nie wiem, glina ma swoją strukturę, drewno ma swoje właściwości, metal, w różnych jakby wydaniach tego metalu, drewna, materiału. I to są takie dyskretne przesunięcia, póki nie wiemy, to nie wiemy, jak się zachowa ten materiał i nie wiemy, że to być może dobór materiału będzie ogromnym uproszczeniem i będziemy w stanie zrobić niemalże wszystko, co sobie wymyślimy. Tak, no są takie haki w każdej dziedzinie, z każdym materiałem są niuanse, które tutaj trzeba mieć na uwadze, czy praca ze szkłem, czy praca z metalem, czy praca z gliną. I wszędzie jest na przykład z gliną trzeba bardzo dużo spokoju i cierpliwości, nie można pewne rzeczy robić na chama, jak ja to mówię, ale to właściwie jest, to się też tyczy do innych elementów, do stali, pewnych rzeczy też nie robimy na chama, mamy tutaj
dużą jakby działalnością naszą tutaj to jest zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli jak zrobić coś, żeby sobie nie zrobić krzywdę, bo jest naprawdę dużo takich niuansów, których początkujący nie wiedzą, a mogą sobie bardzo łatwo zrobić krzywdę, więc staramy się też brać takich nowych ludzi od początku, pewne rzeczy opowiadać, jak robić i czego nie robić, żeby sobie, żeby wyjść cało z pasji, a nie bez pasji. Tak, i to jest trochę tak, jak opowiadasz o materiałach, to jest trochę jak z człowiekiem, to znaczy póki się nie dowiemy o samym sobie i o innych, to nie wiemy trochę jak się poruszać. Więc materiał i materia niczym się nie różni od osobowości i charakteru, ja przynajmniej tak twierdzę. Można następne pytanie, nam się tutaj aparat przegrzał, więc na razie pojedziemy z tej, jak się wystudzi, to włączymy znowu frontową kamerę. Czy tutaj od naszych uczestników pojawia się jakieś kolejne pytanie, słuchajcie, na czacie, albo możecie się włączyć tutaj głosowo. Po 5 sekundach uznaję, że na razie jeszcze pytania się tworzą, dlatego ja może zadam to, co mi się urodziło w głowie, jak słuchałam waszej opowieści, bo Magda wspominałaś o tym, że dużą wartością jest to, że spotykacie się w warsztacie i działacie po pracy. I mnie to bardzo zaintrygowało, jak moglibyście rozwinąć ten wątek tego, że te spotkania, one są jakby dodatkową wartością, dlatego że nie jest to wasze działanie takie stuprocentowo zawodowe, tylko to jest hobby, czy też, może ja to źle określam, nie tyle hobby, co właśnie taka przestrzeń, w której możecie sobie odetchnąć po pracy. Co jakby warunkuje tą wartość dla was, nie? Jak to wiecie? Może ja zacznę, zanim zapomnę myśl, bo to jest u mnie. Ja bym się nie bał użyć tego sformułowania hobby. Hobby, warsztat jako hobby to naprawdę jest, to gra ze sobą. I robimy to po godzinach i nie ukrywam, znaczy to pewnie tak już trochę przysmucając, no gdybyśmy to robili na pełen etat tutaj, mieć za to zapłacone, pewnie wyglądałoby to 100 razy lepiej. Ale z drugiej strony tak mamy ogromną satysfakcję, że wykuwamy niemalże w skalę powoli to, co chcemy i mamy przy tym dużą frajdę. Wiesz co, ja myślę tak już mówiąc wyłącznie za siebie, bo tylko za siebie mogę mówić, że dla mnie to, że to się dzieje po pracy, że to jest praca pro bono, że rzeczywiście, no to jest też ciężka praca, bo trzeba organizować jednak to miejsce. Ja zawsze mówię, że to jest drugi etap. Ale to jest część takich osób, które rzeczywiście ciągną wózek, żeby inni mogli z tego korzystać. To, że to jest po pracy, pozwala skupić się na ludziach, a nie właśnie na tym, żeby zarabiać. Tak, żeby zarabiać, żeby jakoś to dobrze, pięknie i wymuskanie wyglądało. Dla mnie samej to jest miejsce, w którym ja spotykam nowych znajomych, bo przecież większości osób nie znałam wcześniej, więc to jest jakaś forma spędzania czasu. Nie wiem, ludzie grają w piłkę. Ja zawsze porównuję nas trochę do rozrywki typu teatr, typu kino. Po prostu tutaj możemy sobie sami tą rozrywkę zrobić własnymi rękami. W kinie oglądamy czyjąś pracę, a tutaj można tą pracę wykonać samemu. Ja nawet ostatnio, w ubiegłym tygodniu komuś opowiadałam trochę o warsztacie. Ktoś tutaj przyszedł i pytywał o różne, o historię właśnie, skąd ten warsztat, co to za idea. I ja sobie już nie pierwszy zresztą raz, bo to jakoś przed świętami Bożego Narodzenia w ubiegłym roku miałam też taką refleksję, nigdy bym nie wysłuchała tylu historii, nigdy bym nie poznała tylu ludzi i nie byłabym w stanie uwierzyć w ogóle, że ja takich ludzi spotkam z takimi historiami, jak w warsztacie. Dla mnie każdy czwartek tutaj, ostatnio też sobota, bo jest coraz więcej osób w sobotę, każde wyjście w ogóle w warsztatu gdzieś w teren, choć już póki co na razie jesteśmy tutaj mocno osadzeni, to są historie po prostu jakieś takie niesamowitości o świecie, o ludziach, których bym nie doświadczyła nigdzie. A ja po prostu, ja żyję potem tymi historiami, bo myślę sobie, jest jeszcze wiele do odkrycia jednak na świecie.
Więc dla mnie to jest ta wartość, o którą pytasz, to jest w ogóle moment, że ja mogę kogoś spotkać poza pracą. Nie wychodząc, nie wiem, na jakieś zorganizowane spotkania, bo nie wiem, może ludzie sobie z tym radzą jakoś inaczej, na pewno sobie radzą inaczej. No, dla mnie to jest chyba najważniejsze tutaj. Jestem przeładowana tymi historiami, szczególnie w tych ostatnich jakichś miesiącach. I to jest super, to jest naprawdę... Czy dobrze słyszę, że to jest taki pretekst też, wspólne warsztatowanie i robienie czegoś, żeby przełamać pierwsze lody i nawiązać kontakt? Czy też tak to widzicie? No wiesz, to trochę tak, chociaż ja też zawsze sobie powtarzam od jakiegoś już długiego czasu, że ja byłam od zawsze w warsztacie. Mnie jest super łatwo, bo... Znaczy super łatwo, ale też zawsze gadam dużo do ludzi. Ale nie wyobrażam sobie, jakbym miała tutaj przyjść i powiedzieć: cześć, jestem Magda, chciałam coś zrobić. Ja nie mam takiej śmiałości, więc dla mojej takiej dynamiki i osobowości jest mi dużo łatwiej, bo ja się czuję jak w domu, ale w takim domu, który bardzo chcę współdzielić. Ale bałabym się pewnie wejść w jakąś nową grupę, więc no, dla mnie to jest sytuacja idealna. I podziwiam zawsze wszystkich, którzy tu przychodzą, za odwagę. Za odwagę. No, to jest właściwie ten pierwszy impuls, przyjść tutaj i nawet tylko zobaczyć, jak to w sklepie. Ja tylko oglądam. Zapraszamy, my nie gryziemy, to też jest najgorsze słowo, my nie gryziemy. No jak ktoś robi nam źle, to gryziemy pewnie. Natomiast no staramy się tutaj zachęcić, porozmawiać. Można przyjść po prostu porozmawiać, bo to nie ma jakiegoś konkretnego musu, żeby coś tam zrobić. I są osoby, które przyszły porozmawiać i teraz... O, ktoś właśnie przyszedł. Ktoś przyszedł porozmawiać. Ja myślę, że to jest właśnie tak, jak wspominaliśmy z tym materiałem i materią. My się staramy też jakoś dopasować dynamikę rozmowy do tego, jaki ktoś jest, bo jeśli ktoś jest bardzo delikatny i to widać od razu, że ma taką powierzchowność wrażliwą, czy jakkolwiek ją nazwać, no to oczywiście, tak jak Filip powiedział, jak przychodzimy do sklepu i oglądamy, to często nie chcemy, żeby ktoś pytał, w czym możemy pomóc. A czasami tej pomocy potrzebujemy, więc staramy się dopasować. Nie wiemy, czy nam się to udaje, ale wydaje mi się, że jest to raczej, że my się na tym skupiamy przynajmniej. Znaczy staramy się być uważni, jaki kto jest, żeby potem, żeby właśnie kogoś nie spłoszyć, nie zagadać, albo żeby nadążyć za kimś, kto jest bardzo, bardzo taki energiczny. Właśnie przyszły do nas dziewczyny. Słuchajcie, właśnie widzę, że tak macie gości, więc myślę, że to już powolutku czas na to, żebyśmy zamykali tą część naszego spotkania. Bardzo Wam dziękujemy za odpowiedzi, za prezentację, za pokazanie warsztatu. I mam nadzieję, że spotkamy się wieczorem i będziecie mieli czas też zostać z nami na dyskusji finałowej. Wtedy też na pewno pojawią się nowe pytania. Wielkie dzięki. Bardzo dziękujemy. Dzięki za zaproszenie. Dzięki bardzo. Dziękujemy. Nie wiem, jak się, no, bo możemy powiedzieć, że tam, że ze studia warsztatowego żegnają Was Magdalena Foltyniak i Filip Twarkowski. Dziękuję. Dzięki piękne.